Cześć i czołem, jak zwykle chłopaki portowe, jakby to co, wilki morskie, nie, jak się nazywa obsługa portu? Nie wiem, jakieś tam... Szukam jakiegoś słowa, ciecie które... portowe, o. O Jezu, nie, to nie o takie słowo mi chodziło, kurde. Nie, no dobra, mniejsza, obsługa większa. Techniczna, obsługa techniczna, obsługa techniczna. To lepiej brzmi. Tak, kutrów wędkarskich. No bo chyba, no nie, majtki to na pokładzie. Nie, majtki to ja mam, no, majtki no, mamy. No, bo Bosman tam majtkami zarządzał zawsze. No właśnie, nawet słuchajcie, koło, no, dobra, nie dzisiaj, wiem. Właśnie, nie ważne, żeby nie przedłużać, dzisiaj powiemy wam pokrótce o łowieniu belony, bo taki fajny odcinek, w moim odczuciu fajny, o łowieniu belony to macie tam. Łowienie belony wprost z brzegu, bo ja uwielbiam łowić belonę wprost z brzegu, dlatego nie będziemy pokazywać tutaj większości przynęt. Po prostu jak chcecie sobie przyjść na brzeg morski i połowić tą belonę od tak, to sobie zobaczcie tamten odcinek. I jeżeli byście chcieli połowić belonę z łódki, no to też coś takiego zrobiłem. Tam macie odcinek o łowieniu belony z łódki, 10 szybkich porad. Są kadry z podwody, jak belona naprawdę nam bierze, no te nasze blachy, także rewelacyjny filmik. A dzisiaj opowiem wam krótko o belonie łowionej w porcie. Zaczynamy! Jarku, no właśnie, belona typowo łowiona w porcie, metodą spinningową, bo gdzieś tam w kolejnym jakimś tam wcześniejszym odcinku powiedziałeś, że tam nawet spławik wchodzi w grę. No dobra, ale jeżeli chodzi o spinning, czym to się różni? Różni się czymś? Od takiej łowionej z brzegu? No nie, no bo jakbym szedł do portu ze spinningiem, to zacząłbym od tego miejsca, które mamy za plecami. Czyli jak się zaczyna port i są gwiazdobloki, wcześniej tak. Jest taki kawałeczek, odcinek z kamieniami, to tam bym właśnie spróbował i tam bym rzucał właśnie blaszkami. Bo tak jak mówiłem wcześniej, te osoby, które tutaj łowią najczęściej bywalcy, tak w maju, to łowią belony w porcie tutaj akurat we Władku, głównie na spławik. Jak tak rozmawiałem właśnie z Czesowiczami, to ktoś, czy jakiś tam człowiek, który gdzieś tam z jakiejś Rumi czy z Redy przyjechał, mówi, że pamięta taki rok, że rzeczywiście one tutaj na blachę świetnie brały, ale na ogół jednak tu się bardziej sprawdza spławik. Chociaż no, każdy rok może być inny, tak? I przyszły maj może być taki, że znowu będzie jej tak dużo tej belony tutaj, że blaszka będzie skuteczniejszą metodą. Większość bywalców tutaj łowi, tych tutaj ludzi z Władysławowa, na spławiki do 20 gram, w zależności od wielkości fali. To jest skuteczniejsze tutaj po prostu, tak? I obsadzają w tym momencie samą końcówkę falochronu przeważnie, no i samą główkę. To jeszcze zależy od wiatrów, tak? Bo tam też się można różnie ustawiać. I ta latarnia też czasami można schronić od wiatru silnego wschodniego. No właśnie, można łowić, tak jak słyszeliście, na spławik. My troszeczkę tutaj tą serię chcemy tak pocisnąć bardziej typowo, spinningowo. Dlatego przygotowałem dwie przynęty przeze mnie najbardziej ulubione, tak zwane bodziasy. Dla mnie killer, no to jest taki bodzias już tak wygięty, ale nie o to chodzi. Chodzi o zbrojenie jego, czyli o to, co ma na końcu. Zobaczcie, nie ma na końcu kotwiczki. Taka ciekawostka, nie? Zobaczcie, nie ma kotwiczki, jest pojedynczy haczyk. Na krętliku ja osobiście to używam, wiecie, takich, bo są tanie, kółeczka łącznikowe, tak mocne, że naprawdę nie da się ich, nawet ciężko wiesz co mi się zbroi, ale czasami się warto pomęczyć przy zbrojeniu i potem machnąć ręką, że to nie jest wąskie, jakieś tam słabe ogniwo tego naszego zestawu. Haczyki różne, no ja akurat takie stosuję, możecie się tym zasugerować, nie musicie, jeżeli chodzi o tego typu zbrojenie. Słuchaj, zbrojenie na tyle dobre na port, że tutaj jest mimo wszystko dużo zaczepów. Zgadza się, resztki sieci, tak. No pospolite śmieci niestety też w dużych ilościach, jakieś szmaty, no właściwie wszystko można tutaj wyciągnąć. Jakieś elementy metalowe, plastikowe i tak dalej, to się nie zdarza. Mamy dyskotekę, ale no wiecie, port rządzi się swoimi prawami. Jeszcze jest lato. Dobra, ale tak, jeżeli byście chcieli zazbroić to w tradycyjny sposób, czyli no kotwiczkę, to ja polecam też mimo wszystko krętlik. Jeżeli chodzi o kotwiczki, masz jakiś swój typ? Ownerowskie kupowałem. No już, przynajmniej jeżeli to były jakieś zawody, to właśnie zamieniałem te oryginalne w blaszkach na Ownera. No ja mam, zobaczcie, coś takiego. To są też kotwiczki produkowane przez BKK. No nie jest to jakaś kryptoreklama, bo ja po prostu ich używam, nawet tam w jakimś odcinku miałem taki test, które kotwiczki są jak mocne
i jak ciężkie. Bo to jest ważne, żeby kotwiczka nam nie wpłynęła, wiesz, na tę, no, tą pracę tej naszej blachy. Mhm. No i znalazłem praktycznie parę takich kotwiczek, które są po prostu zarąbiste. Są lekkie, nie tępią się tak, bo tu trzeba też jedną rzecz powiedzieć, nie? Pyszczek belony jest bardzo mocny, nie? Taki twardy. I się to nam tępi. No, 10 brań belony przy, na zawodach. I no według mnie powinno się zmienić kotwiczkę, nawet jeżeli to jest, wiecie, super łowny już zestawik. Nie, nie, zmienić kotwiczkę, bo ona jest tępa. Powaga. No tam w międzyczasie mogą być jeszcze jakieś brania, mogą być jakieś spady, nie? Mhm. Dużo, dużo belon nie dociągamy do łódki, no bo ona walczy, jest silną rybą, jak ma taką wagę. Mhm. To jest fighter prawdziwy. Mhm. Dobra, belona na plecionkę czy na żyłkę? Kurczę, no ja ostatnio łowiłem na plecionkę i jakoś tak mi zostało, już nie wracam do żyłki. Przy takim kiju, kiedyś miałem taki kij szczupakowy, jeszcze wędka takiej jakby powiedzmy starej daty, gdzie szczytówka była no troszeczkę, nie była tak sztywna jak wędka na przykład sendaczowych absolutnie, tylko taka bardziej spolegliwa. To plecionka, nie wiem, no wydaje mi się, że spadów wcale nie było więcej jak na żyłce. Mhm. Myślałem czasami o zastosowaniu fluorokarbonu, bo kiedyś mieliśmy taki wypad z Dawidem w Roszem, płynęliśmy właśnie na Zatokę Pucką. Widzieliśmy właśnie, że sporo belon, nawet no, po kilka sztuk odprowadza na nasze przynęty. No i warto było sprawdzić, czy zastosowanie fluorokarbonu w tym momencie powoduje, że one chętniej tą przynętę, że są, znaczy, że po prostu są bardziej, są mniej płochliwe, mniej bardziej ostrożne. Ufne. Tak, bardziej ufne właśnie. No. Już obiecałem wam, że pokażę ten mój sławetny kij, taki brudny, bo on tak cały czas wygląda. Damowski kij, 10-60 wyrzut. Czemu taki mocny? Niektórzy się spytają. A dlatego taki mocny, bo ja go używam przy trollingu, przy wszystkich zawodach typu, nie wiem, Pucka Belonada, ta ogólnopolska, tak? Kołowrotek też, no niczego sobie, 4500 Spinfisher. No to jest chyba takie minimum, no 4000 do trollingu to jest naprawdę absolutne minimum. Bo trzeba szybko, tą belonę zacinamy i szybko prowadzimy, najlepiej po lustrze wody, to już też wam tłumaczyłem dlaczego. Ona jest bardzo mocną rybą, jak nam wejdzie poniżej tego lustra wody, to naprawdę się namęczymy, no a na pewno nam zleci, taka jest prawda. No prędzej czy później, dłużej jest w wodzie, tym większe prawdopodobieństwo, że się uwolni. No chyba, że mamy zastosowane, to już coś wcześniej pokazywałem, ten krętlik, nie? No bo zobacz, jak ona jest zaczepiona i ona zacznie tam figle migle robić, to ten krętlik jednak troszeczkę, no troszeczkę pomaga, tak? No bo jednak ona nie czuje tego, że to jej coś pomaga, bo mamy, no, mamy tą naszą przynętę. Ale słuchaj, na nie wszystkich zawodach można używać czegoś takiego, bo na tej ogólnopolskiej belonadzie, czy nawet na tej belonadzie wewnętrznej puckiego koła brałem udział w tym roku i no niestety nie pozwolili na użycie czegoś takiego. Moim zdaniem słabo, wiesz, bo to nie jest jakieś przedłużenie perfidne tego, żeby oddalić ten zaczep. Nie ma haniebnej drugiej kotwiczki. Tak jest, bo pokażę wam, że są takie gotowe do zbrojki. Coś takiego. O, tak powinienem pokazać. No i słuchaj, dużo ludzi właśnie tak dozbraja sobie przynętę, bo wtedy belona się gdzieś tam łapie w okolicach, wiesz, pyska, gdzieś tam, czasami na pół nawet. Ja tego nie używam, ale coś takiego wam pokażę, bo coś takiego można zrobić. Ściągamy wówczas ten oryginalny haczyk czy kotwiczkę i coś takiego montujemy. Skuteczność jest większa, ale nie wiem, ja jakoś tak się do tego nie mogę, wiesz, przyzwyczaić. Kiedy belona w porcie? W maju, tak samo jak na Zatoce Puckiej. Znaczy nie wiem, czy jest jakieś opóźnienie w stosunku do tam pierwszych sztuk, które tam się pojawiają. Zawsze mówimy o tym kwitnącym rzepaku i to jest ten okres, kiedy tej belony jest najwięcej. No w tym roku chyba dosyć szybko przyszła, do końca kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, albo pierwsze dni maja. No tutaj jest bardzo podobnie. No z tym, że mówię, no tutaj na ogół tej belony jest ilościowo mniej niż na przykład na Zatoce w niektórych miejscach, czy na Rozewiu. No to też jest ciekawe, fajne miejsce, gdzie można sobie pospinningować z brzegu. Dobra, czyli jeżeli ktoś, kogoś, nie wiem, chociażby nie stać na to, żeby wynająć łódkę, a chce złowić belonę, to jednak największa szansa jest, żeby z główki popróbował sobie połowić ją. Albo z plaży, nawet nie wodery, nawet nie, przepraszam, spodnie buty, a właśnie nawet wodery by wystarczyły, bo tam nie trzeba zbyt głęboko wchodzić do wody, żeby tutaj w belonę sięgnąć, ona bardzo blisko podpływa, czasami nawet widać ją w wodzie, gdzieś tam mignie. No właśnie, a jakieś lokalizacje tutaj u nas są? Błądzikowo chyba, nie? Tam koło Pucka, tam te rejony. Też na pewno.
pewno. No i właśnie okolice Rozewia, tego zejścia numer 16, jeżeli dobrze pamiętam, tam gdzie jest latarnia. Mhm. I tam trzeba by było próbować. Tam się chyba zaczyna ta opaska betonowa. Tak, tak, zgadza się, dokładnie tak. Mhm. 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 Macie tutaj kadry, jak to wygląda, łowienie, belony, właśnie nie wchodząc do wody na zawodach Władek Team, tam któryś właśnie w tym roku chyba nawet. Ja po prostu wziąłem i sobie po prostu porzucałem, żeby do kamery mieć, jak tam wędka się gnie i tak dalej. Także naprawdę można te belony łowić metodą spinningową wprost z plaży, nie wchodząc do wody. Można łowić z portu. No, ale trzeba powiedzieć, że na takich zawodach nie mieliśmy dobrych warunków, bo tam naprawdę ale była ja walka, łowiłem. Walka z żywiołem. No tak, nie wchodząc do wody. Coś w tym jest. Nie no, no. Fatalnie było momentami, tam fale ludzi nakrywały, więc... A, no ale to taki wiecie, taki żywioł, no, ale to takie, nasze morze. Tak to niestety jest z zawodami, tak, mamy konkretną datę, mamy konkretną godzinę, ewentualnie termin rezerwowy, no... Mhm. Fajnie by było, żebyśmy mogli mieć jakiś wpływ na tą pogodę, ale no wiadomo, że tak nie jest. Mhm. Ale łowiąc rekreacyjnie możemy sobie wybrać termin i odpowiednią pogodę. I zapolować na balonę. Dokładnie. Słuchajcie, jeżeli Wam się ta seria podoba, liczę na łapkę w górę, dobry komentarz. Jeżeli coś jeszcze byście chcieli posłuchać o czymś konkretnie, napiszcie w tym komentarzu. Zachęcamy do tego feedbacku. On jest bardzo dla nas ważny. No i co? I zapraszamy za tydzień. No jeszcze jedna rzecz, właśnie jeżeli mówimy o trollingu, to już nie o łowieniu w porcie. No pamiętajcie, ten powrót tego trollingu naprawdę musi być solidny. Taka ruska Co najmniej taki. Tak, ja już takiego jednego zajechałem na trollingu. Może być ciężki, może być toporny, ale ma być wytrzymały i do trollingu ja myślę, że nawet większe można spokojnie 5000. Ja zajechałem no w jeden sezon właściwie kołowrotek morski w rozmiarze 4000, moim zdaniem dobrej firmy z Pro, lubię tą firmę za kilka produktów, za kilka kołowrotków też. No niestety, no zajechałem zębatki totalnie i to właściwie był jeden sezon łącznie z dwoma dniami belonady, kiedy rzeczywiście tam sporo ryb się ciągnie, sporo spada i tak dalej. W drugim sezonie chyba był jeden wyjazd z Mirkiem Golą. Ostatnie ryby, które tam łowiłem, no właściwie ciągnąłem jak na wędce muchowej, czyli ten kołowrotek właściwie praktycznie nie działał, tylko ściągałem po prostu krusionkę. No fajnie, fajne łowienie. No mi taki kołowrotek siadł na belonadzie puckiej 2 lata temu, chyba 2 albo 3. Zajechał się, ale na drugi dzień, wiesz, coraz ciężej pracował na drugi dzień, po prostu koniec. Wysłałem do producenta, bo był zupełnie nowy. Przysłali mi też nowy, no ten wytrzymał już 2 belonady, także powiedzmy, że okej, okay, no, ale... Zuch, ale znam ludzi, którzy używają kołowrotków tych, co do surfa, tak, używamy taki kołowrot, ja pierniczę, ale mówi, ty, ale zobacz, jak ja to kręcę, patrz, idzie! Coś w tym jest, nie? Aha. W tych dużych kołowrotkach na pewno, to jest solidna maszynka, jeden obrót to jest konkretna odległość, tak? Tak, tylko wiesz, to jest jeszcze to przełożenie, duża korba, wiesz, i tam one mają też koło metra, wiesz, tego zwijania, wiesz, ale... Współczuję na belonadzie tak 2 dni porzucać z takim zestawem ciężkim, z takim młynem wielkim, no ale coś w tym jest. Coś w tym jest. Wymieniajcie kotwiczki, to jest istotna sprawa, no muszą być naprawdę ostre, jeżeli chodzi o belony, kołowrotki. Mocarny kołowrotek. No weźcie obojętnie jaki, sobie jedną belonę wyciągnijcie, to będziecie sami wiedzieć. Na jednej belonadzie jeden pan ze zestawem okoniowym mówił, no... No, ale to miał wtedy, wiesz, mówi się, dobrze gnieło, on czuł tą rybę lepiej niż my, nie? Co z tego, że 3 wyciągnął, a my 30? Wędki, moim zdaniem krótkie. Ja bym krótkę stosował, czy to do portu, wiesz, czy na tą łajbę, krótką wędkę, naprawdę nie ma co przesadzać, bo 3 metry to już jest maks totalny, nie? Bo to później będziecie mieli same problemy, nawet przy wyciąganiu tej belony, ona fika na wszystkie strony, uważajcie, bezpieczeństwo, okulary przeciwsłoneczne, to jest maj i można okulary już ubierać śmiało, to już nie jest, wiecie, jakieś siubziu, a jak wam przywali ta belona w twarz, wiesz, całym zestawem, gdzie tam gdzieś ta kotwiczka jest, to ja wolę mieć tą kotwiczkę gdzieś wbitą, wiesz, gdzie indziej, w policzek chociaż, ale nie gdzieś tam blisko oka, nie? No tak. No, czapeczki, okulary, mocny kołowrotek, dobre haczyki i zapraszamy nad wodę. Cześć. Na razie.